Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Gościem telewizji Wałbrzych jest Cezary Kasiborski z Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pod Atlantami możemy oglądać bardzo nietypową wystawę, niezwiązaną zupełnie z książkami, ani ze słowem takim stricte pisanym, oprawionym, które można znaleźć na co dzień w bibliotece. To wystawa poświęcona katastrofie w Czernobylu. Tak. To znaczy nie do końca jest niezwiązana z książkami, bo jednak opracowując ją korzystałem ze źródeł dostępnych w naszej bibliotece i jednym z celów tej wystawki, bo to jest właściwie wystawka, jest popularyzacja tychże książek dotyczących katastrofy w Czarnobylu, która jak wiadomo wydarzyła się ćwierć wieku temu. Jest uważana za największą katastrofę technologiczną XX wieku, właściwie trudno ustalić, ile ofiar pociągnęła za sobą, bo tych udokumentowanych jest stosunkowo niewiele. Udokumentowanych w tym sensie, że mowa tutaj o ludziach, którzy stracili życie w momencie katastrofy i tuż po niej. Tutaj się mówi o kilkudziesięciu zaledwie osobach. Natomiast trudne jest do oszacowania liczba osób, które w jakikolwiek sposób ucierpiały potem, po wybuchu w tym dłuższym okresie czasu. To były inne czasy. Wiadomo, że do reżimowych mediów nie przeciekały informacje, tak jak jest chociażby teraz przy awarii w elektrowni w Fukushimie. Tak, chociaż Fukushima to zupełnie inna przyczyna. Oczywiście, że tak. Niezależna od człowieka, tutaj ewidentnie zawinili ludzie w wypadku Czarnobyla. To jest interesujące, co Pan mówi, i interesujące jest również, do czego zachęcam, zajrzenie na przykład do Trybuny Ludu z 1986 roku. Pierwsza bardzo drobna informacja o tej katastrofie pojawiła się kilka dni, bodajże trzy dni po niej. Potem tych informacji było coraz więcej, aczkolwiek rzeczywiście marginalizowano skutki tego wybuchu. Ja przypuszczam, że też do końca nie wiedziano, jakie one są. Właściwie dopiero po tym słynnym wystąpieniu Michaiła Gorbaczowa, które miało miejsce w połowie maja, zaczęto pisać już naprawdę dużo. Ale jednak pewne kroki przedsięwzięto w Polsce w celu ochrony ludności. Słynny płyn Lugola. Pił pan? Nie, ja nie. Ja jeszcze piłem, pamiętam. Pamiętam, że karnie ustawiono nas w rządku i każdy musiał ten gorzkawo piekący płyn przełknąć. Tak, ale jeszcze wracając do książek o Czarnobylu, jest taki niesamowity album, właściwie na poły album, na poły spowiedź reportera, bo tak to się nazywa, Czarnobyl, spowiedź reportera Igora Kostina. To był radziecki fotoreporter, jako jedyny dopuszczony do fotografowania tego, co się tam wydarzyło już w kilka godzin po wybuchu. On zupełnie nie miał świadomości, z jakim zagrożeniem ma do czynienia. Był tam już nazajutrz. Zaczął fotografować z helikoptera przy otwartym oknie szczątki tego reaktora. Po wykonaniu kilkunastu zdjęć sprzęt się zaciął. On nie wiedział właściwie, dlaczego tak się stało. Wrócił do Kijowa, wywołał film. Film był praktycznie cały zaświetlony od tego właśnie promieniowania. Ocalało jedno zdjęcie i to jest jedyne na świecie zdjęcie zrobione 26 w kilka godzin po wybuchu, takie niewyraźne, z dużym ziarnem. Ono jest, ono otwiera ten niesamowity album Igora Kostina, który sam w sobie jest bardzo interesującą postacią. Także zachęcam czytelników do tego, żeby sięgnęli po tę książkę. Warto też zobaczyć wystawę, przypomnieć sobie. Młodzi ludzie na pewno na własnej skórze nie odczuli bezpośrednio chociażby picia tego płynu Lugola. To interesująca wystawa, nie jedyna, nowa w Galerii pod Atlantami. Właściwie to nie jest wystawa w Galerii pod Atlantami, bo ściśle tak rzecz pokątnie, mówiąc, tak. Pokątnie, że tak powiem. Myśmy nazwali ten kącik wystawienniczy mianem Kąta Ostrego, bo mieści się cała ta ekspozycja obok wypożyczalni głównej na pierwszym piętrze
I chciałem tam organizować takie wystawki, których czytelnicy być może nie spodziewaliby się po bibliotece. Zaczęło to się wszystko w ubiegłym roku od Johna Lennona, bo była rocznica i urodzin, i tragicznej śmierci. Ta wystawka się podobała. Potem był James Dean. To również rocznicowa wystawa. No i teraz jest Czarnobyl, który pewnie długo nie postoi, bo 13 maja jest kolejna rocznica, którą chciałbym uhonorować. Jaka, na razie nie zdradzę, ale będzie to wystawa na pewno nie aż tak ciężka, nie aż tak dużego kalibru. Natomiast ja chciałbym jeszcze zarekomendować ekspozycję, która trwa już od kilkunastu dni w Galerii Książki. Ona jest, myślę, ważna, bo to jest wystawa o Czesławie Miłoszu, zorganizowana oczywiście w związku z rokiem Czesława Miłosza i koncentrująca się na zaprezentowaniu pierwszych wydań książek, które opublikował Miłosz, będąc już na emigracji, czyli od początku lat 80. do momentu przyznania mu Nagrody Nobla, czyli tych książek, które mu zapewniły międzynarodową sławę i w cudzysłowie zapracowały na tę Nagrodę Nobla, którą otrzymał w roku 80. I to są książki udostępnione nam przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, rzeczy, które się naprawdę rzadko widuje. One może nie mają jakichś walorów artystycznych, te publikacje, natomiast mają ogromną wartość historyczną. I również pierwszych wydań książek Czesława Miłosza, które ukazały się po przyznaniu mu Nagrody Nobla, jeszcze w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli w latach 80. głównie. To też są książki bardzo skromne pod względem edytorskim, typograficznym. Zresztą wiadomo, jaka była wtedy poligrafia. Czasami książka po jednokrotnym rozłożeniu rozpadała się. Ale również już o wartości historycznej. Oprócz tego kilka zdjęć, też takich rzadko spotykanych, bo zrobionych w Lublinie podczas spotkania Czesława Miłosza w 1981 roku z polonistami. Zresztą ludzie z Wałbrzycha też byli na tym spotkaniu, to wiem na pewno, bo i koleżanka z biblioteki była. I wiem, że to wydarzenie pamiętają. Także gorąco zachęcam do tego, żebyście Państwo przyszli na wystawę o Czesławie Miłoszu. Do kiedy ją będzie można oglądać? Wystawa jest do 27 maja, od poniedziałku do piątku, od 10 do 16 w Galerii Książki na drugim piętrze. Drodzy Państwo, zachęcamy do odwiedzania biblioteki nie tylko po to, by wypożyczyć ciekawe książki, ale także po to, żeby chociażby zatrzymać się w owej mini galerii Kąt Ostry, obejrzeć wystawę o Czarnobylu, pójść piętro wyżej, obejrzeć wystawę o Czesławie Miłoszu, bo nasza biblioteka to nie tylko i wyłącznie czytanie, to także pokazywanie ciekawego świata i przypominanie o czasami nie do końca pamiętanych rocznicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję dzisiejszym bardzo. Gościem telewizji Wałbrzych był Cezary Kasiborski z Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.